Siema mordeczki, witam was dzisiaj z Waszyngtonu. Ale nie przyjechałem tutaj zwiedzać. No bo ile można oglądać ten Biały Dom, ten Memorial Washingtona, Lincolna, czy te wszystkie muzea? Nie, przyjechałem tu dzisiaj na mecz. Nathan, dlaczego przyjechałeś tutaj na mecz? Jak widzicie, jest ze mną koszulka. Musicie mi wybaczyć, bo jest troszeczkę mała i wygląda trochę śmiesznie, ponieważ jest to rozmiar S. Była to trzecia, ostatnia koszulka w sklepie online, jaką kupiłem 2 tygodnie temu. Na moje usprawiedliwienie dodam, że przyjechałem tutaj z 8 osobami i tylko ja w ogóle byłem w stanie kupić tą koszulkę, ponieważ wszyscy się spóźnili i są bez koszulek. Więc jaki mecz i o co chodzi? Idziemy teraz na halę, na której grają Washington Wizards. Ta hala prezentuje się tak. Jak już po mojej koszulce widzicie, dzisiaj na tą halę przyjeżdżają San Antonio Spurs. W San Antonio Spurs gra nasz polski zawodnik Jeremy Sochan, albo po naszemu polskiemu Jeremiasz. A dlaczego Wizards? Wizards dlatego, ponieważ grał tutaj kiedyś Marcin Gortat. A teraz jest on kim? Jarek, kim jest Marcin Gortat? Marcinem Gortatem! A teraz Marcin jest tutaj trenerem. Nie, on jest w tej chwili personalnym trenerem o tego oto zawodnika, Daniela Gafforda. Rzec, to jest Francuz. Tak? A teraz Marcin jest personalnym trenerem tego tutaj Daniela Gafforda. I Marcin co roku, jak grał w NBA, organizował polskie noce. W zależności gdzie grał, ponieważ grał i w Orlando, i w Los Angeles, i właśnie tutaj w Waszyngtonie, w jedną noc w roku po meczu organizował na takie spotkanie z Polonią. No i wiadomo, Marcin jest już na emeryturze, no ale w związku z tym, że udało się połączyć właśnie miejsce, w którym Marcin ma jeszcze dużo wspólnego, naszego polskiego Jeremiasza, który tutaj przyjeżdża dzisiaj na mecz, to dzisiaj też jest zorganizowana właśnie polska noc, czyli po meczu Washington Wizards z San Antonio Spurs. Będziemy mieli takie spotkanie Polonii. Będą rozdawane koszulki, jakieś czapeczki, będą podpisywane właśnie koszulki. Dlatego właśnie mam ją na sobą. No a przede wszystkim pokażę wam, jak wygląda taki klasyczny mecz NBA w Stanach Zjednoczonych. No i jak takie spotkanie polonijne wygląda. Pogoda w Waszyngtonie dzisiaj jest barowa. Leje od rana, więc i tak za dużo nie zwiedzaliśmy. Byliśmy w Narodowej Galerii Sztuki. I powiem wam, bardzo fajna, warta odwiedzenia. Jest dużo dzieł Van Gogha czy Moneta na przykład. No a tak wygląda główne wejście na dzisiejszy mecz. To są klasyczne właśnie koszulki Wizardsów. Jak widzicie, takie czerwono-biało-niebieskie. I ja taką koszulkę też mam. Kilka lat temu, jak byłem właśnie na meczu Wizardsów właśnie, gdzie było inne spotkanie z Polonią, też właśnie Marcin mi ją podpisał. Więc jedną pamiątkę z Marcinem już mam. Ulica jest tutaj zamknięta. Mamy tam jakiś grajków na bębnach. A tutaj właśnie mamy główne wejście. I musimy się spieszyć, bo ponieważ teraz jest końcówka marca i zakwitają wiśnie, to dzisiaj rozdają dla pierwszych 10 tysięcy kibiców ekstra takie czapeczki z okazji właśnie kwitnięcia tych wiśni. Tak więc mam nadzieję, że się załapiemy jeszcze na te czapeczki. A w międzyczasie zapraszam na posłuchanie bębnów. Słuchajcie, jest akcja, bo przez to, że latałem z kamerą przed i kamerę miałem na tym takim króciutkim, malutkim selfie sticku, zatrzymała mnie ochrona i powiedziała, że ten selfie stick jest traktowany jako broń. Ja nie mogę z tym wejść. I kazali mi albo to oddać i oni to wyrzucą, bo powiedzieli, że nikt na mnie nie będzie czekał, żeby po meczu mi to oddać. Albo mam sobie gdzieś tam pójść do szafki to schować. Są takie darmowe szafki na zewnątrz. Są darmowe szafki na zewnątrz tej hali. No ale nie chciało mi się iść naokoło, więc to po prostu zrobiłem. Zdjąłem tego selfie sticka, powiedziałem, że idę oddać do szafki, a tak naprawdę to po prostu poszedłem do innej bramki ze schowanym w kieszeni i... No i there you go. A selfie stick jest razem ze mną. Żeby nie było przypału, to na razie go schowałem i dopiero go wyciągnę na meczu, więc na razie będę nagrywał tak z ręki. Jesteśmy teraz w sklepie Wizardsów. No i może zaczniemy od początku. Tu jest wejście, jak wiecie. Tutaj możecie sobie kupić piłki. Tutaj mamy cały rząd koszulek, jakich tylko zawodników sobie zamarzycie. W różnych kolorach. Jest nawet cała edycja związana właśnie z tym, że teraz kwitną wiśnie.
Waszyngtonie. No oprócz tego są właśnie różnego takiego innego rodzaju pierdoły, jak na przykład możecie sobie takie coś na rękę założyć, jakieś breloczki, nie breloczki, zwykłe t-shirty, kurtki, czapeczki. No i jest tego tutaj dosyć sporo, dobrze zaopatrzony sklep. Jedyny minus jest to, że w takim sklepie to się raczej kupuje na ostatnią chwilę, ponieważ tutaj są ceny takie, jakie są katalogowe i raczej nie warto liczyć tutaj na zniżkę. Czasami zdarza się, że podczas meczu właśnie informują, że na przykład dzisiaj tylko w ciągu tego meczu będzie zniżka na ten czy na tamten produkt. Dajmy na to jakieś tam 20, 30, może 50%. Wiem, że tak na przykład na Netsach jest, ale lepiej się zaopatrzać na przykład na sklepie NBA Store Online, w którym zawsze są jakieś promocyjki, zawsze jakieś zniżki i można kupić coś i zawsze są jakieś kupony na 20-30% na cały asortyment. Dobra, my teraz wychodzimy i pani będzie mi sprawdzała bilety. Wallet. That's it? Aha. I got you. No i dobra, jesteśmy w środku. Ludzie tutaj chodzą z tymi czapeczkami. Ja nie wiem, gdzie taką czapeczkę można dostać. O, tutaj rozdają te czapeczki. Właśnie, o tą czapeczkę mi chodziło. Excuse me, I entered like the other side. Yeah. Thank you. I właśnie takie czapeczki w tym tygodniu ekstra rozdawali. Właśnie z racji tego, że zakwitły wiśnie. Waszyngton jest mega słynny z tych kwitnących wiśni. Rzeka Potomac, która przez Waszyngton płynie, cały spacerniak wokół niej jest obrośnięty wiśniami. Więc jak będziecie chcieli przyjechać do Nowego Jorku i dajmy na to zwiedzać Waszyngton, to najlepszym czasem jest druga połowa marca, no do połowy kwietnia, mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi wam oczywiście o oglądanie tych wiśni. Ja już zmieniłem czapeczkę. Co się pierwsze takiego rzuca w oczy, jak się wchodzi tutaj na tą halę? To oprócz tego, że różnego rodzaju właśnie mamy tutaj sklepy z jedzeniem, z piciem, to są tacy takie ekstra stanowiska, gdzie po prostu gościu ma pełne wiaderko, nie wiem jak to nazwać. Powiedz mi, że to jest karton z plastiku. Gdzie po prostu jak ci się śpieszy, nie chce ci się stać w tych wszystkich kolejkach, jakiś tam wybór browarków mają, możecie sobie bardzo szybko tutaj podłapać. A jeżeli się interesujecie, jakie są ceny, to gościu ma na swojej klatce właśnie cennik. Na przykład taka duża puszka, tutaj się tutaj nazywa domestic, czyli lokalnego piwa, czyli tak jak Budweiser i Bud Light, kosztuje $15. Jeżeli chodzi o piwa premium, czyli te inne, to są po $16. Słuchajcie, to jeszcze nie koniec, ponieważ z racji tego, że dzisiaj jest ta Polska Noc, każda Polska Noc ma jakieś swoje takie ekstra koszulki, które dostajemy, żeby obsługa wiedziała, jak już się mecz skończy, to może zostać, a kogo po prostu mają wyganiać. Wtedy się jurysdykcja NBA kończy, a zaczyna się czas wynajęty przez Marcina Gortata. No i właśnie się dowiedzieliśmy, że te koszulki rozdają gdzieś na trzecim czy czwartym piętrze, więc śmigamy. Właśnie wysiedliśmy z windy na czwartym piętrze. Patrzcie, patrzcie ile Polaków. Polska dzisiaj jest silna w Waszyngtonie. O, szybki rzut, jak wygląda hala z góry. Całkiem spora, co? Dotarliśmy do miejsca z koszulkami. Tak się ono prezentuje. Nie mam za bardzo jak złapać i wam pokazać. Ale... O, właśnie. Tak, ta koszulka na tą polską noc wygląda w tym roku. Jak widzicie, macie tutaj Polish Heritage, No Night 2023. Są jakieś takie polskie paciorki, flaga Polski, flaga Stanów Zjednoczonych. No jedyny minus to jest taki, że jest ona XL, więc oprócz tej gry, żeby w ogóle pokazać, że się wchodzi, no i oprócz tego, że może Gortat i Socha nią podpiszą, no to właściwie raczej na co dzień się jej nie będzie nosić, tylko gdzieś się ją da ładnie w ramkę i będzie sobie ona wisiała na ścianie. Zanim jeszcze wejdziemy na mecz, wiadomo, trzeba kupić browara. I o ile nie chce wam się stać w takich różnych długich, dziwnych, śmiesznych kolejkach, to tutaj jest dosyć taki fajny system, w którym bierzecie sobie to piwko, kładziecie tutaj na skaner, no i ja już takie coś zauważyłem na lotniskach. Domyślam się, że Stany są jakieś 75 lat w plecy, więc w Polsce czy w Europie to już jest dawno. Więc cokolwiek sobie kupicie, kładziecie tu na stanowisko, no i system to już sam skanuje, wrzucacie kartę. No i bez problemu macie piwko w 30 sekund, a nie w jakieś 15 minut stanie w durnej kolejce. No i mój rząd jest 114, więc bardzo blisko parkietu, no i właśnie się na niego wbijamy. Oczywiście jest pani, która musi sprawdzić. I to jest ogólnie większość tego jest zarezerwowane dla Polonii, więc będzie, przynajmniej powinno być, bardzo dużo Polaków. 5, 6,
7. No i to jest miejscówka moja na dziś. Jesteście w stanie zobaczyć tutaj na tych cyfrowych wskaźnikach. O, może tutaj lepiej będzie zobaczyć. To zostało do gry 4 minuty. No i zawodnicy Wizardsów i Spursów się jeszcze rozgrzewają. Taki szybki rzut, jak ta hala wygląda. Jak widzicie, motyw jest ostro właśnie w temacie rozkwitających wiśni, bo to jest naprawdę big deal tutaj w Waszyngtonie. I ludzie z całych Stanów przyjeżdżają do Waszyngtonu w przeciągu tych 2-3 tygodni, żeby właśnie te wiśnie oglądać. No bo jak nie, no to gdzie? No to do Japonii, no to wiadomo, do Waszyngtonu trochę taniej, nie? No i standardowa część każdej amerykańskiej imprezy sportowej. Zawsze musi na początku być odśpiewany hymn Stanów Zjednoczonych. Właśnie prezentuje maskotka. Tak właśnie wyglądało wejście zawodników Wizardsów. Robi wrażenie, co? A ja musiałem poczekać, bo cały czas głośna muzyka grała. A dopiero wyciszyli, jak się zaczął mecz. No i właśnie zaczęła się pierwsza kwarta. No i pierwsze punkty dla Wizardsów, 2-0. No i niestety Jeremiasz też nie będzie dzisiaj grał z racji tego, że jest kontuzjowany, no to jest duża szansa, że Wizardsi wygrają. Tutaj już widzicie, trzy liderki czekają, które wyskoczą w czasie przerwy i będą dęsić dla nas. Mam dosyć fajną VIP miejscówkę, ponieważ mam miejscówkę, z której wszystkie trzy liderki wybiegają i biegają z powrotem. Tutaj jest zaplecze. No i właśnie dziewczyny czekają na jakąś przerwę, żeby tu wskoczyć i zrobić jakiś show. Ciekawostka dla was, bo ta hala może wam się wydawać pusta. No powiedziałbym, że ponad połowa miejsc jeszcze nie jest zajęta. Ale to jest standardowa sprawa na wszystkich meczach NBA, no chyba, że mówimy już o finałach playoffa. Ponieważ ci ludzie, którzy tych miejsc jeszcze nie zajęli, zazwyczaj już tu są, albo dopiero będą, a na przykład pierwszą czy drugą kwartę jeszcze oglądają gdzieś w lokalnym barze. I powiedzmy, że ta sala tak naprawdę
zaczyna się zapełniać dopiero gdzieś od trzeciej kwarty. Na czwarta kwarta to jest już taki full power, kiedy widać, ile tak naprawdę ludzi przyszło na ten mecz. Z racji tego, no, że hamburgerzy są troszeczkę leniwi, nie zawsze im się chce siedzieć dwie czy dwie i pół godziny na meczu, no to oni sobie tutaj krążą po hali, piją piwko, jedzą jakieś jedzenie. Jest dużo też takich wypadków, że dopiero jadą na ten mecz, mimo wszystko, że on już się dawno zaczął. Kolejny fajny trik to można sobie wypatrzeć kilka miejsc jak najbliżej właśnie boiska. No i jest duża szansa, jeżeli podczas czwartej kwarty nikt tam nie usiądzie, to sobie możecie spokojnie tam zejść. I to nie dotyczy nawet tego samego sektora, bo możecie siedzieć dużo wyżej, ale zazwyczaj ochrona po drugiej kwarcie przestaje sprawdzać już bilety, więc na trzecią, czwartą można tu spokojnie już na samym dole migrować. Taki protip, jakbyście nawet byli, dajmy na to, w Nowym Jorku i chcielibyście sobie Netsów czy Knicksów obejrzeć, bo właściwie to działa wszędzie tak samo. My kiedyś byliśmy na Wigilię w Bostonie oglądać Celticsów i też siedzieliśmy gdzieś tam wyżej. A ja wypatrzyłem miejsca niesprzedane. Bo możecie sobie wejść na jakąkolwiek stronkę, na przykład Ticketmaster, która sprzedaje bilety i wylukać sobie bilety, które jeszcze się nie sprzedały, które są wolne. Ja właśnie wyhaczyłem, że cztery miejsca przy samym parkiecie są niesprzedane. I właściwie już na drugą kwartę sobie tam przeszliśmy. No i do końca właśnie gry. Enjoyowaliśmy. Powiem wam, mecz jest mocny, zacięty. Jest dopiero 8 minuta pierwszej kwarty, a wynik jest na razie 22-20. No idą w łeb ostro. No i patrzcie, nie zmyślam. Teraz wam pokażę. Przedłem na stronę Ticketmaster. To jest mój sektor. Ja siedzę tutaj poniżej tych dwóch niebieskich kropek, ale zaraz sobie przejdę na którą z tych kropek. I jak widzicie, zamiast w rzędzie K, w którym teraz siedzę, przesiądę się na rząd E. A może przesiądę się nawet do rzędu obok i usiądę sobie na samym dole, gdzieś tam w rzędzie A. Kolejna gra. Gościu ma 45 sekund, żeby zdobyć więcej punktów niż Marcin Gortat, który tam z boku rzuca piłkę. Ja wiem, że wy możecie stąd nie widzieć, że to jest Marcin Gortat w tej niebieskiej bluzie, ale ja wam zaświadczam, że to jest Marcin Gortat. Musicie mi wierzyć na słowo. Pierwsza kwarta się skończyła. I na razie Spursi przegrywają z Wizardami 26-33 i raczej ta przewaga będzie się powiększać. A ja już nie wracam na moje miejsce. Tylko tutaj w tym rzędzie obok znalazłem sobie, że jest jedno miejsce niesprzedane na Ticketmasterze, sektor 113, rząd A, miejsce 7. I właśnie idę je zająć, jak gdyby nigdy nic. Trzymajcie kciuki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. I tym sposobem jesteśmy przy samym boisku. Jakby co, to tego nie dowiedzieliście się ode mnie, ale w 99% działa. Yeah! No i tak jak mówiłem, Wizardzi utrzymują, a nawet powiększają swoją przewagę. No już jest 41-32. O, dobra, do 35. Z tej perspektywy mecz już dużo lepiej wygląda. Zwłaszcza, że mamy cały czas tutaj trzy liderki, które cały czas dopingują. Jesteśmy już prawie pod koniec drugiej kwarty. No i Wizardzi wygrywają 61-54. Zawsze na jakimś meczu jakaś sława, przynajmniej w Stanach, pojawia się na meczu i wtedy zawsze na telewizjach pokazują, że ktoś słynny przyszedł. No i akurat tej Ari Lennox, Lennox, nie znam, ale nie wiem, no może wy znacie. Jeszcze był jakiś DJ Yamamoto? Nie wiem, też nie znam. Druga kwarta albo pierwsza połowa zakończona. Wynik 66-62 dla Wizardsów. No i to jest ten czas, kiedy właśnie będą tutaj różne tańce, hulańce, swawole. Będzie tutaj dużo cheerleaderek, będzie się tutaj dużo działo. Jest to też główna przerwa na toaletę, ale ja już bym po pierwszej kwarcie, to nie muszę. Na połowa na meczu NBA, bo tańczą sobie
sobie cheerleaderki. Akurat teraz, jak widzicie, były jakieś zaproszone cheerleaderki, nie wiem, z jakiejś zupełnie innej grupy, nie tutejszej wizardowej. Niektórzy zawodnicy czy rezerwowi się rozgrzewają w razie czego. Hala powoli jeszcze się wypełnia. O, mamy Błachowicza. No jak widzicie, nawet przed chwilą cała arena zapłonęła w polskie flagi. No dostaliśmy pozdrowienia od Błachowicza i Lewandowskiego. Całkiem spoko. Powiem wam, że mimo takiej przewagi mentalnej, którą mają Wizardsi i braku Jeremiasza w pierwszym składzie speców, to całkiem sobie chłopaki dobrze radzą. Jest połowa, a wynik jest 66-62, więc nie jest tak źle. Zaraz się zaczyna druga połowa albo trzecia kwarta, no już jak powoli. A chłopaki się już rozgrzewają, ponieważ do gry zostało minuta 26. And your Korean girls. Three tries. Let's go. Which one do you like the most? It was this one with me. Do you have this in your country? Yes. We definitely have records like dumplings like this. We call it Dominique. Last one. Try the last one. You might want to hold the hands. Pierogies with meat. Not too many guys like actually pierogies with catfish, which is surprising because that's my favorite one. Przed chwilą Marcin Gortat właśnie zawodnikom i pracownikom tutaj Wizardów serwował trzy różne rodzaje pierogów. Jakbyście byli zaleniwi, żeby pójść po browara. Browar przyjdzie do was. No lepszego miejsca nie mogę wybrać. Właśnie tutaj czekają trzy liderki, już oryginalne trzy liderki Wizardsów. No i powiem wam, no całkiem ciekawie wyglądają. Sam jestem ciekaw, co oni tam zaraz na parkiecie pokażą. Właśnie moja koleżanka zrobiła mi zajebisty prezent i dostałem Cherry Blossom Donut. No i nie omieszkam się go przetestować. Donuty zawsze są dobre. Oficjalny koniec trzeciej kwarty, no i powiem wam, jest grubo, bo jest 99-98. Powiedzieć, jakim wynikiem zakończyła się trzecia kwarta, ponieważ od razu tutaj były jakieś konkursy, tu zaczęły czy liderki tańczyć, muzyka grała. No teraz już się wynik zmienił, ale ogólnie to się zakończył 99-98 dla Wizardów. Idą łeb w łeb. Najlepsza część każdego meczu NBA jest czas, kiedy rozdają koszulki. A nie rozdają tego w taki zwykły sposób. Oczywiście część czy liderki rzucają, ale część zostanie wystrzelona z takich ala, nie wiem, armatek, shotgunów, tak jak tam właśnie powiedziałem. Tylko tamta nie wyszła. Ogólnie to jest lepiej. A tutaj mamy polski sektor moich ziomeczków. Do końca meczu zostało 7:40, no i Wizardzi już wyszli ostro na prowadzenie. 117-106. Nadzieja umiera ostatnia. Mamy już 6 sekund do końca, no i niestety Spursi przegrywają 12 punktami. No jak widzicie, już nawet się nie kwapią, żeby grać.
ręce. Idziemy tam. Ale nie martwcie się, to dopiero połowa wrażeń, bo teraz idziemy już na tą polską noc. Excuse me? I musimy się właśnie przepchać, żeby dostać jak najlepsze miejsca. Ponieważ kto pierwszy, ten lepszy. Więc jeżeli szybko tu na dole zajmiemy dobre miejsca, to już zostaniemy na tej polskiej nocy tutaj. Ostatnie pożegnanie. Sala już pustoszeje. A ja was zapraszam oficjalnie na polską noc Gortatem. Uwaga, uwaga, Polacy się schodzą. Jak widzicie, cała mafia polska się schodzi.